na Jezusa. Niechaj będzie pochwalony Ci najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Ci najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Ci najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Na początek wyjaśnienie. Dziś w nocy przed wyjazdem otrzymałem wiadomość od księdza Michała Woźnickiego. Laudetur Jezus Chrystus. Wieczorem ksiądz Michał mówił, że pytał, kto z nas jedzie. No i wiedzieliśmy, że pojedziemy z księdzem, przyjedziemy z księdzem dzisiaj tutaj. O drugiej godzinie ksiądz wysyłał wiadomość do mnie, którą odczytałem o czwartej z tytułu zaspania, także o czwartej odczytałem wiadomość od księdza Woźnickiego. Laudetur Jezus Chrystus, proszę jechać i iść pielgrzymce beze mnie. Nie mam siły, muszę odpocząć i być trochę sam. Proszę do mnie nie przychodzić, chyba że po pieniądze na benzynę, za benzynę to dam. Błogosławię ksiądz Michał. W związku z tą informacją, jako wierni w Bramieckiej wyruszyliśmy sami bez kapłana. Dzisiaj niestety 13 sierpnia 1939 rok. Ingres Wrocław-Włocławek, ingres biskupa Michała Kozala, już przeznaczonego na likwidację. Takie czasy są, że mogą być zdarzenia, momenty, kiedy będziemy zostawieni bez kapłanów, ponieważ coraz mniej kapłanów sprawujących... Marko Aviano, rocznica śmierci, 1399, 13 maja, podejmować działania, czynienia to, co do nas wiernych należy. Intencja jest ważna, pielgrzymka została podjęta, więc... W momencie, kiedy Państwo organizatorzy pierwszych pielgrzymek wycofali się z organizacji tych pielgrzymek, ksiądz pytał, kto pielgrzymka z Poznania prosił o przejęcie organizacji. Ja byłem tą osobą, którą ksiądz Michał wskazywał i prosił o rodzinę Krojena III Sobieskiego. W związku z tym, jako organizator tej pielgrzymki, rocznica zwycięstwa Churchilla pod Blenheim. Przez to rodzina króla Sobieskiego była 10 lat na wygnaniu. Jego córka, Teresa Kunegunda Sobieska, została regentką Bawarii. Dziękujemy Bogu za księdza Michała Woźnickiego, obrońcę mszy świętej, trydenckiej naszego skarbu. Kondornia koło Krosna. Bogu dziękuję za Jakuba, za wszystkich wiernych z Bronieckiej. Podjęliśmy trud pielgrzymi, żeby tutaj przyjechać i ruszamy w ósmą, pierwszą pielgrzymkę z intencją o uproszenie dla Polski biskupów wiernych tradycji. Dla Polski, dla Niemiec, dla świata. W związku z tym, że nie ma z nami kapłana, no to na tą chwilę plan przynajmniej przez nas tutaj. Mamy pełno kapłanów z nieba i dzisiaj Marko Aviano. Że pójdziemy z pielgrzymką do Matki Bożej, zaniesiemy intencje. Będziemy się modlili tymi modlitwami, które przynależą do możliwości prowadzenia przez wiernych, czyli różańcem, godzinkami rozpoczniemy tak jak zwykle rozpoczynamy. W intencji księdza Michała jeszcze zmówmy modlitwę z prośbą o zdrowie dla kapłana, abyśmy uprosili za przyczyną naszego błogosławionego biskupa Michała Kozala, któremu wbito oświetlenie w głowę w Wrocławku. To jest nowy kościół, który prześladuje księdza Michała i prześladuje mszę świętą trydencką. Wymienili cały kościół. Nasz święty biskup i Michale Kozalu, chroń nas wszystkich. Wspomagaj nas. Modlimy się o przywrócenie mszy świętej Wieczerzynki do salezjańskiego kościoła, a przez to przyczynienie się do powrotu mszy świętej do każdego katolickiego kościoła. Tutaj jesteśmy na Dajka, gdzie stary, piękny kościół bez osobowego stołu z ołtarzem. Tutaj się sprawuje tylko mszę świętą Wieczerzynki. Pomóżmy się w intencji kapłana księdza Michała. Jedną dziesiątką różańca. Mater Mortem, Pius in Celi, Sanctificetur Nomen Tuum, Adventus.
Dzisiaj jest rocznica koronacji Matki Boskiej Well. Biskup Bernard Ebing, święty biskup z Münster. Jest to dzień urodzin Johannesa Praska, 13 sierpnia 1911 roku. Nasz Johannes Prasek, zgilotynowany 10 listopada 1943 roku z trzema kapłanami i z pastorem. W dniu jego urodzin w Hamburgu była koronacja Matki Boskiej w Well. Tego dnia była również poświęcona kaplica. W Krakowie beatyfikacja. Tak zgilotynowany jak nasz dziadek Konstanty. Zgilotynowany 28 kwietnia 1943 roku, kiedy Matka Boska zapowiedziała swoje objawienia w Warszawie. Hamburg, miasto Maryi, miasto świętego papieża Benedykta V. Dzisiaj mamy rocznicę urodzin naszego generała Hallera, śmierci Marka Aviano, urodzin Johannesa Praska. Bogu dziękujemy za księdza Michała Woźnickiego, za obronę mszy świętej. Dziękujemy Bogu za świętego polskiego papieża Piusa X, za biskupa Bernarda Tybinga, wysłannika Piusa X, perła episkopatu włoskiego, urodzony w Münster. Dziękujemy za siostrę, za wszystkie siostry, za wszystkich kapłanów. Dzisiaj 13 sierpnia 2022, Hamburg. Sancta Maria Mater Dei. Koronacja Matki Boskiej 13. Nunca in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. 13 sierpnia 1900. Sancta Maria Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus. 11 roku. 13 sierpnia biskupa Kozala ingres we Włocławku. Przestępcy, wszędzie są przestępcy, ogarnęli kościół przestępcy. Również tak zwanym polskim papieżem, promowanym przez tę samą firmę, co promowała Adolfa. Z tak zwanym niemieckim papieżem, promowanym przez firmę, która promowała Adolfa. Dziękujemy błogosławiony biskupie Władysławie Kozalu, wspomagaj nas. To są organizatorzy nowego porządku świata z Wawelu, które przejęli. Jezu, ufam Tobie. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz na zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę w coś objawi Boże, Twe słowo mylić nie może. Nowy Kościół. Boże, choć Cię nie pojmuje, jednak nad wszystko miłuje, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Każdy samego siebie, Ciebie miłuje za Ciebie, żałuje za me złości, jedynej dla Twojej miłości, wątpliwości w niegrzecznemu, lecz prawie do odrzucę. O bezpieczną drogę. Jestem z Wami. Święty Józefie. 3820 kapłanów są z Wami. Wszyscy są z Wami. Całe niebo jest z Wami. Nasz kochany ksiądz Michał Woźnicki.
bądź mi zawsze ku pomocy. Urodzony, wysłany przez Matkę Boską, urodzony 20 stycznia w 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Niepokalane serce Maryi Panny, módl się za nami. Matko Boża Wietrzwałcka, módl się za nami. Cesarz Karol VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego, 50. cesarz rzymski, król niemiecki. Ruszamy. Jezu, ufam Tobie. Bogu, dziękujemy za Was. Idziemy na pielgrzymkę.